Hejnale. Europa Środka. Paweł Lekki, dzień dobry, a dziś w naszym magazynie Czechy nie ustają w pomocy dla Ukrainy i w modernizacji własnej armii. Dwa systemy. Jesteśmy w trakcie przekazywania dwóch systemów obrony przeciwlotniczej KUB z dość dużym zapasem rakiet. Ukraina może ich od razu używać, bo jej żołnierze są na tego rodzaju sprzęcie szkoleni. Rząd Bułgarii zapewnia, że niebawem będzie gotowa ustawa o wejściu tego kraju do strefy euro. Wierzę, że parlament jak najszybciej wypełni swoje zobowiązania i przyjmie niezbędne ustawy, które zagwarantują podstawę prawną dla wprowadzenia euro w możliwie najkrótszym czasie. Porozmawiamy też o relacjach polsko-węgierskich, które niestety chyba ochłodły. Europa Środka, po Hejnale. Zapraszam. No i właśnie od tego zaczynamy, od relacji polsko-węgierskich, a właściwie od zgrzytu w tych relacjach. Chodzi o wypowiedź nowo mianowanego szefa sztabu węgierskiej armii, który powiedział, że w 1939 roku lokalna wojna polsko-niemiecka przekształciła się w II wojnę światową z powodu braku rozmów pokojowych. Na tę wypowiedź zareagował ambasador Rzeczpospolitej w Budapeszcie, pan Sebastian Kęciek, który wystosował list do węgierskiego dowódcy. Porównanie było nie tylko niefortunne, ale również bardzo dotykające mnie jako obywatela Polski, ale także jako ambasadora. I stąd ta reakcja, która była próbą wytłumaczenia z punktu widzenia historii braku stosowności tej wypowiedzi. A w studiu programu Pierwszego Polskiego Radia pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Zacznijmy od tego, co portal Index napisał, że lekcja, jakiej udzielił generałowi ambasador Kęciek, jest zgodna z węgierską podstawą programową, która mówi, że właściwym celem agresji Hitlera na Polskę było przygotowanie się do wojny z całą Europą. Hitler wspólnie ze Stalinem wcześniej już podzielił tę Europę, naszą część Europy, zanim ta lokalna wojna, jak to ujął węgierski wojskowy, wybuchła. Natomiast szef kancelarii węgierskiego premiera powiedział, że nie ma wątpliwości, że Polska była główną ofiarą II wojny światowej. Oficjalna reakcja jest, ale wypowiedź dość niestosowna. Pan ambasador trafnie polski, Sebastian Kęciek, to określił jako mocno niefortunną wypowiedź. Ważne jest to, że przyszła ta wypowiedź właśnie rzecznika rządu, który uznał, przypomniał, że Polska była ofiarą II wojny światowej, a nawet największą ofiarą II wojny światowej. Takich słów użył. Dobrze, że też wypowiedziała się w tej sprawie jednoznacznie pani prezydent Katalin Nowak, która zwróciła uwagę na to, że kompetencje nowego szefa sztabu armii węgierskiej są trochę inne i zadania, które przed nim przedstawiono, niż dyskusje historyczne. Niż wojny światowej, tak. Panie... Co jeszcze ważne, że żebyśmy mieli pełen obraz sytuacji. Ta wypowiedź też wzbudziła zdumienie na Węgrzech w wielu kręgach, ponieważ mało takich było premierów wówczas, którzy się tak dobrze zachowali jak premier Teleki w 1939 we wrześniu, który nie poszedł na żadną współpracę z Niemcami, nie pozwolił na przemarsz wojsk niemieckich przez terytorium Węgier, nawet powiedział, że prędzej zdetonuje wszystkie mosty i koleje dynamitem niż przepuści wojska niemieckie także przez terytorium Węgier, które by miały maszerować na Polskę. Nie wszystkie państwa tak się zachowały, ja nie mówię tylko o Sowietach, ale chociażby o państwie słowackim, które wkroczyły na terytorium Polski. Także to jest też pewne podważanie bohaterów, polityki bohaterów tak naprawdę premierów węgierskich. No cóż, ale też polscy żołnierze potem znaleźli schronienie przecież we wrześniu 1939 roku na Węgrzech i stąd zdumiewająca ta wypowiedź. Ale jeżeli pan pozwoli, w tytułach przynajmniej kilku artykułów na Węgrzech mowa jest o tym, że słowa generała mogą na długo popsuć i tak chłodne, to cytat, od początku wojny na Ukrainie stosunki między Polską a Węgrami. Madziar NMZ napisał, że nie chcielibyśmy, aby los przyjaźni polsko-węgierskiej zależał od relacji z Rosjanami i ocenił autor, że na polską myśl polityczną wpływa antypatia do Rosjan, a w tle jest jeszcze oś wojskowa, tak Węgrzy podejrzewają, na wschodniej flance Warszawa, Bukareszt, a stosunki z kolei Węgrów z Rumunami też skomplikowane. Bardzo to trudne.
To jest Europa Środkowa. Nigdzie nie ma tylu problemów na kilometr kwadratowy przypadający, jak właśnie w tej części, naszej kochanej części Europy. Natomiast nie przywiązywałbym do tego większej wagi. Mogą się pojawić, oczywiście pojawiają się takie głosy jakieś osi rumuńsko-polskiej. Natomiast z drugiej strony też przypomnę, że na przykład jeśli chodzi o ustawę językową, jej skutki dla mniejszości węgierskiej czy rumuńskiej, to oba państwa, i Węgry, i Rumunia, występują ramię w ramię od dawna w Unii Europejskiej i walczą o prawa swoich mniejszości właśnie na Ukrainie, także też jest sojusz. Także te sojusze są różne w zależności od zadań, które są do wykonania. No cóż, no ale miejmy nadzieję, że to jednak nie zaszkodzi, no i pójdzie w niepamięć, no chyba byłoby najlepiej. Bo dymisji raczej owego szefa sztabu nie będzie. To już naprawdę nie moja kompetencja, natomiast no jest bardzo wiele dziwnych wypowiedzi również w Polsce i one raczej będą dalej padać, no bo jest taka atmosfera i mamy sytuację wojenną, duże napięcie, duże zmiany nas czekają. No trzeba zachować troszeczkę zimnej krwi i działać na rzecz współpracy i pokoju. No tak jest. Profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka w Warszawie oczywiście. Pięknie dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Program pierwszy Polskiego Radia. Prezydent Petr Pavel, to Czechy oczywiście, poinformował o przekazaniu Kijowowi systemów przeciwlotniczych KUB. Tymczasem według Lidowych nowin czeski resort obrony chce zwiększyć także zamówienie na nowe bojowe wozy piechoty ze Szwecji. Wojciech Stopa. To, co wszystko już Ukraina dostała. Prawie 100 czołgów, podobną liczbę pojazdów opancerzonych i dużą ilość amunicji. To Ukraina od Czech już dostała, przypomniał prezydent Petr Pavel w wywiadzie dla czeskiego radia publicznego. Ale na tym pomoc się nie kończy. Dwa systemy. Jesteśmy w trakcie przekazywania dwóch systemów obrony przeciwlotniczej KUB z dość dużym zapasem rakiet. Ukraina może ich od razu używać, bo jej żołnierze są na tego rodzaju sprzęcie szkoleni. Według prezydenta Petra Pavla Czechy powinny rozważyć przekazanie Kijowowi także niektórych samolotów. Warto się zastanowić, czy nie moglibyśmy przekazać Ukrainie naszych samolotów L-159 z perspektywą ich przezbrojenia. Jako samoloty bliskiego wsparcia mogłyby znacząco pomóc Ukrainie w kontrofensywie. Prezydent Czech, zajmujący w przeszłości najwyższe wojskowe stanowisko w NATO, dodał, że przewaga w powietrzu jest kluczowa dla powodzenia każdego rodzaju operacji, a w tej chwili tę przewagę mają Rosjanie. Petr Pavel zauważył jednak, że decydująca faza wojny musi rozegrać się na lądzie. To, co jest dnes pod Ukrainą. Nowoczesne samoloty bojowe nie są dziś dla Ukrainy tak ważne jak sprzęt pancerny i zapas amunicji. Tego Ukrainie brakuje. To jest to, co Ukrainie chybi. Powiedział Petr Pavel. Tymczasem w czeskim Ministerstwie Obrony kończą się przygotowania do zawarcia największego kontraktu w historii sił zbrojnych. Najpóźniej w czerwcu powinno się wyjaśnić, kiedy armia przestanie używać bojowych wozów piechoty pochodzących jeszcze z czasów Układu Warszawskiego. Część z nich Czesi wysłali już na Ukrainę. Pozostający w kraju wysłużony sprzęt miałyby zastąpić szwedzkie CV-90. Pierwotnie resort obrony zamierzał zamówić 210 takich pojazdów za ponad 2 miliardy 200 milionów euro. Lidowe Nowiny poinformowały w tym tygodniu, że bojowych wozów piechoty ma być o 36 więcej niż planowano. Rząd Bułgarii zapewnia, że najpóźniej za miesiąc gotowa będzie ustawa o wejściu tego kraju do strefy euro. W planie jest dokonanie tej akcesji najszybciej, jak będzie to możliwe, nawet na początku przyszłego roku. Michał Strzałkowski. O tym, że najpóźniej w połowie czerwca do bułgarskiego Zgromadzenia Narodowego trafi rządowy projekt ustawy o przyjęciu euro, poinformował na specjalnej konferencji prasowej przewodniczący tego jednoizbowego parlamentu, Rosen Żeliaskow. Wierzę, że parlament jak najszybciej wypełni swoje zobowiązania i przyjmie niezbędne ustawy, które zagwarantują podstawę prawną dla wprowadzenia euro w możliwie najkrótszym czasie. Przyjęcie ustawy byłoby ostatnim prawnie krokiem na drodze Bułgarii ku strefie euro, ale nie będzie jeszcze oznaczać przyjęcia wspólnej waluty. Muszą jeszcze na to wyrazić zgodę inne państwa już z niej korzystające, a te opierać się będą na opiniach Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego. Chodzi o spełnienie tzw. kryteriów konwergencji, czyli jasno określonych kryteriów ekonomicznych dotyczących głównie stabilności krajowej gospodarki. A najbiedniejsza w Unii Europejskiej Bułgaria wciąż ma z tym pewien kłopot.
O ile kurs bułgarskiej waluty, czyli lewa, udało się już jakiś czas temu ustabilizować, o tyle inflacja w Bułgarii wciąż jest wysoka i wynosi obecnie 14%. Jest jednak w trendzie spadkowym, więc bułgarski wicepremier i jednocześnie minister do spraw funduszy europejskich Atanas Pekanow liczy, że za kilka miesięcy kryterium inflacyjne też będzie spełnione. Bez pełnej integracji bułgarskiej gospodarki z europejską nie osiągniemy odpowiedniego zbliżenia do poziomu życia w krajach zachodnioeuropejskich. W XXI wieku pomyślny rozwój kraju można osiągnąć tylko w ścisłej współpracy z innymi krajami europejskimi. Ponadto w tak skomplikowanych czasach jak dzisiejsze konieczne jest posiadanie stabilnego wsparcia dla gospodarki w postaci drugiej najsilniejszej waluty świata, euro. Powinniśmy być częścią Unii Walutowej, aby mieć udział w podejmowaniu najważniejszych gospodarczych decyzji w Unii Europejskiej. Stanowisko rządu w sprawie euro popiera większość partii i większość społeczeństwa. Nie wszyscy jednak są w Bułgarii entuzjastycznie nastawieni do przyjęcia unijnej waluty. Są bowiem także opinie wskazujące, że możliwość prowadzenia niezależnej polityki monetarnej też przydaje się w kryzysowych czasach. W ocenie bułgarskich komentatorów sprawnym pracom nad wstąpieniem Bułgarii do strefy euro pomógł trwający w tym kraju od prawie 2 lat kryzys polityczny. Bułgarzy co kilka miesięcy mają kolejne wybory, a większość czasu u władzy są rządy techniczne złożone z ekspertów w dziedzinie ekonomii czy prawa. I to wszystko. Proszę Państwa, w magazynie po Hejnale Europa Środka. Paweł Lekki, dobrego dnia życzę. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Polskie Radio. Jedynka.